maniacymotocykli.pl. Sprawdź ciekawe prezenty i gadżety dla motocyklistów. Polecam serdecznie. To nie pali gumy. Siemandero, ziomale. Jadę szukać Maćka i Mirasa, bo gdzieś są na rejonie. No, pogoda jest jaka jest, no. Na początku nie padało, teraz widzę jakaś mrzawka. Lekko coś tam, kurczę, wiecie, siąpi, ale tragedii nie ma, tak więc myślę sobie, fyrnę się po rejonie. Ale to jest dźwięk, człowieku, kurde, jest taki kozak, że ja pitole, ty. Już dzisiaj się fyrnąłem delikatnie i myślę, wracam po kamerę. No i jak tylko wziąłem kamerę, to w sumie od razu, kurde, od razu też, no jak to, jak one. Zaczęła mrzawka trochę siąpić, nie? Ale patrz co robię, cyk, fuch. I o, o cyk. Ej, może tutaj przez teren pojedziemy. Mi się wydaje, że tu będzie dobra opcja. Po błocku sobie trochę o taką fyr, fyr, fyr. To sorry, no ale taki mamy warunki, taki mamy klimat. Będę gdzieś starał się, wiecie, o tako przecierać go co chwila. Bo widzę, że na goglach to już prawie nic nie widzę. Tak więc tak to wygląda. Ej, może tu polecimy po polu sobie przez lasy i na żwirkę. I tam gdzieś w okolicy żwirki powinien być Maciek i Miras. Dobrze brudasy założyłem. No i kołusza. Cyk, fuch. I kolejna. Siema dog. Ale fajny ty, jaki długowłosy owczarek. Wyczulony jestem na policyjne patrole, nie? Jakby generalnie ta fura teraz stoi w miejscu, a jak zacznie zawracać, to spierdalam. Może tu być straszna leśna też nawet, kurwa, nie wiem. A tu w lewo jak pojadę, to dojadę do rzeczki, to jadę w lewo. Jeszcze nie jeździłem teraz, jakby w ogóle to na niej wrażenia nie robi, to jest plus. W sumie co ma na niej robić wrażenie? Mocy ma, nowe opony ma. Czego, kurde? Czego jej więcej trzeba? Paliwa i oleju w silniku, ale zmieniałem wczoraj. Czy przedwczoraj. O kurwa, tu to głęboko już było, ty majster. Ej, tu już było głęboko. No, dobra kołuża. Ojojoj, dobra, umyję ci dzisiaj i przesmaruję. No i w sumie bym jeszcze filtr powietrza wyprał.
ruszył i jutro przesmarował i nasączył i tego, i byłoby wszystko dobrze. I wydaje mi się, że nawet, o tutaj płynie ta rzeczka, to może dojadę do tej drogi, której chcę. To chyba ta rzeczka w sumie. I ten, i tu w ogóle tu kurwa rów wygląda jak rów, nie? I bym kurczę miał gotowy motor na niedzielkę. I to trzeba tak zrobić dzisiaj. Rozpalę sobie w piecu w garażu i przygotuję motor. O, tam dym jest. Jest fabryka. Tutaj widzę jakiś przejazd fajny, przy którym jeszcze nigdy nie byłem. Czyli jakby to jest ta rzeczka, którą chcę właśnie dojechać do takiej drogi tam dalej. Tam powinien być taki mostek. Nie, to ta rzeczka jest tutaj. Ej, ale ja mam fazę w bani ostrą. Myślałem, że to jest rzeczka. A ta rzeczka jest tam i tam będzie ten mostek, który, do którego dążę. No, ale też fajnie tutaj taki przejazd jest. A w sumie wzdłuż rzeki to taka ciekawa opcja jest jechać. Ale jakby przez rzekę przejechać teraz? Ale fajny mostek ty. Człowieku, i tu schodki są normalnie. Ej, ja tu muszę wejść. Suzy, tylko się nie wywróć, proszę cię. Ej, ty się zatapiasz, nie? Tak. Kurde, a tu deska jest. O. No, ej, muszę chłopaków, kurczę, jakoś z chłopakami się dogadać, bo każdy z nas chce, bo już jakby trochę zbrzydło nam jeżdżenie na żwirowni, w sensie, że cały czas... jeździmy wokół komina i właśnie chcemy jakieś tripy robić. Powiem wam, że to naprawdę jest dobra opcja, nie? Tu schodki są, tu tamto, ale ja na mostek chcę wejść, może się nie wydupcę. Jak barierka trzyma się? Człowieku, to jest stabilna konstrukcja, ty. Normalnie. Można skakać. A jak mi się wdupcę do wody? Ej, dobra, to pojadę tędy. I gdzieś powinienem dojechać. Bo generalnie wydaje mi się, że powinienem jechać... O tam. I tam gdzieś to jest droga, mi się wydaje, ale... Przez tą rzekę nie będę przyjeżdżał, bo się mogę kurwa spierdolić ostro. Nie wiem, jak głęboka jest. Nawet niech to będzie metr, to już jest muka, nie? Ej, strać mi się zechciało, dobra, muszę stąd zejść. O, ale tu mokro jest. Normalnie czułem, jak się motor wkopywał. Nie gadaj, że pastuch jest, ty. I kiedyś mnie taki prądem pierdolnął, to aż podskoczyłem. I po jak ci dziadyga, ty. Jeszcze jak to przeciągnięte, że tutaj kako i nawet tego nie ominę teraz, ty. Ale mało spałem dzisiaj. Dobra, nie ma co. Jadę wzdłuż tego gówna i najwyżej to ominę, bo tam widzę też jakieś górki są. Ale kurde, ty co to za debil, ty on kwadrata ułożył z tego, to co? Ja rozumiem, że to jest pole. Jakby nie ryje ogólnie, nawet śladu za sobą nie zostawiam, o tutaj jest droga. No i ileż bym stąd wyskoczył, a to pastucha pociągnął i nie wyskoczę, ty. Nie będę też niszczył tego, bo mógłbym kurwa to podnieść do góry i sobie przejechać, ale... Szkoda komuś niszczyć czyjąś pracę, pomimo że dla mnie to było głupie to zaraz to tutaj zobaczyłem. No i paty, i tu jest droga, i ja teraz nie przejadę, i tutaj jest głęboki rów, i teraz muszę jakoś przeskoczyć. Ale bym tam przejechał i byłoby git. Ale chłop. No ja pitole, ty, ale się wkopałem teraz. Najgorzej, że jeszcze czuję nierówności i mi coraz bardziej w żołądku skacze coś. Tam widziałem drogę, muszę jakoś do niej dojechać, ty. Tu jest kolejny rów. Ej, trochę kurwa powiem,
tobie, mordo, co mnie oglądasz, że się czuję jak w labiryncie. A tam jest przejazd. Bez kitu. Chuj, że widzę wszystko, co się dzieje na horyzoncie, ale jak w labiryncie teraz. Zaraz to będzie dobrze. Generalnie to tak wydaje mi się, że no to taka polanka sobie jadę, nie? Wzdłuż rzeczki i czuję fazę. Dobry vibe mam, nie? Jeszcze żeby sobie taka muzyczka grała, której słuchać lubię, to w ogóle byłoby super. I picie. Pić mi się chce strasznie. O, normalnie to. Mepu! To już rozwalone było. No. Dobra, jakby jedna misja jest wykonana, teraz następna. Czyli jechać tą drogą i dojechać do drogi, gdzie najlepiej będzie niedaleko Miras mieszkał i on będzie w domu i wtedy będę mógł się napić. I to będzie druga misja, którą muszę wykonać w dzisiejszym filmie. Dobra, zrobiłem trochę miejsce na karcie, bo przestało nagrywać, gdyż się skończyło po prostu miejsce. Znowu ktoś do mnie dzwoni. Czemu zawsze jak włączam kamerę, to ktoś do mnie wydzwania? A ty gdzie jesteś? W dupie. Co? W dupie na motorze, a co tam? A za ile będziesz lipy, czy będziesz ci na dzień za godzinę? No to będę do godziny, no. Dobra. No jo. Jaki jest staw, to pewnie musi być do niego jakiś dojazd, nie? Tu widzę mostek. Ciekawe, gdzie te drogi prowadzą, czy to prowadzą drogi na czyjeś podwórka? Nie, tam chyba nie ma stawu, a może? Może jest woda. Dobra, nie chce mi się tam jechać, bo kurczę, jakoś muszę dzisiaj jeszcze do domu wrócić. A o, fajnie drzewo położone, ty. Ej, tutaj mogę piznąć fotę na Instagrama, do którego was zapraszam, macie link w opisie pod filmem do Instagramka, co nie? Pod każdym filmem macie linki. Ej, niedługo chyba 5000 w ogóle tam obserwacji już wbije, jak dobrze pamiętam. To już chyba piątaczek zaraz mi strzeli na IG. Dobra, już do Mirasa nie będę zajeżdżał, tylko do domu pojadę się napiję. W ogóle kawy dzisiaj nie piłem, a taką kawusię teraz strzelił. O, jest ten mostek i ta droga, o której wspominałem, że chcę do niej dojechać, patrzcie. Kałuża! Nie! O, i tutaj macie zabezpieczenie na tym mostku, żeby nie wpaść do watera, ale tu na przykład już nie macie, co nie? I tu były te konie. Ej, kurde, nie wiem, którą mańką teraz jechać, w sumie to bym zawrócił. I gogle teraz założę, bo już będę pewnie szybciej jechał i poza tym nie chcę, żeby ktoś mnie widział za bardzo. Kałuża. Yeah, kolejna i kolejna, yeah. Jak dziecko, kurwa. Yeah. O, teraz to mam mokro w bucie, ty. Ale strzeliła skubana, ty. Ej, przechowuj mi ty. Skok mi przez przemógł, ty. Jebaniec. A taka płytka kałuża była, nie? Ja normalnie się czuję, jak nogę zanurzył w wodzie. Ej, idą pięte, wszystkie klamry są dobrze opięte buty. No jest dziwne, że tam się woda teraz została przy takiej kołuży. O kurde, znowu błoto? No dobra, jedziemy. To już myślałem, że pociągnie mnie po tej wodzie dupa, ale jednak koska dobrze robi robotę. Kurde, naprawdę jestem mega zadowolony z tych opon. Tylko kurde, jeden minus jest taki straszny, że na kole. No nie pojadę, no nie wiem kurwa o co chodzi, ale... Uuu, jaki fajny pień. Normalnie jakbym się lekko nie śpieszył do domu, to mógłbym to... Nie tak po wodzie sobie.
powiem wam, że tak sobie pyrkam po tych płotach, kałużach, gdzie z reguły zawsze to omijałem, a teraz mam taki humor, że się pcham w to, co nie? Sam wjeżdżam. Nowy lasek będzie rósł. Nie pospałem sobie dzisiaj. Najpierw Maciek mnie zbudził, że kurczę, paliwo mu się skończyło. No i od tego się zaczęło, no w sumie. Pole, i tu do rowu, i tu do rowu, i se płynie, no.